Cześć, czołem, kluski z rosołem, 27 grudnia 2024 roku. Wczoraj zakończyły się święta Bożego Narodzenia. Za chwilę nowy rok 2024. Jestem ciekaw, co ten rok przyniesie. Ja zaczynam ten rok z przytupem w Wiecznym Mieście. Przywitam ten rok na placu świętego Piotra. Wiem na pewno, że ten rok będzie w myśl starej doktryny jeszcze z Magdalenki, czyli my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych, czyli ten podział idealnie wymyślony, skonstruowany naprawdę przez tęgie głowy generalnie super się sprawdza, czyli musi to polegać na tym, że są media prawicowe, lewicowe, które mają swój betonowy przekaz do swojego betonowego elektoratu. Ci pilnują tych, ci pilnują tamtych, ale tak naprawdę wszyscy są sterowani z jednego, że tak powiem, z jednego biurka. Nastawiani na siebie, udowadniający sobie różne obrzydliwe, wstrętne zdrady stanu, zdrady Polski, machloje i tak dalej, ale pamiętamy o doktrynie. Doktryna jest najważniejsza. My nie ruszamy was, wy nie ruszacie nas. To znaczy nie ruszamy, nie ciągniemy, nie pociągamy do konsekwencji jakichś. I teraz, co tu się przed chwilą działo? Jakby co, o co tak naprawdę ludzie mnie strasznie bombardują. W zasadzie łatwo ich teraz jest przekierować na mnie, no bo wiadomo, ta lewicowa strona za to, że pracowałem w TVP Info i byłem dość wyraźnym, takim, nie wiem, broniącym wartości chrześcijańskich, nie wiem, tradycji, kultury, wiary. No ja jestem prawą osobą, to się nic nie zmieniło. Ja tylko się rozczarowałem, że po tej prawej stronie nie ma prawych ludzi, albo jest ich bardzo niewielu, albo są już przerobieni na tych, że jednak są inne wartości dużo ważniejsze niż te, żeby być prawym. No to oczywiście teraz jest bardzo łatwo lewa strona będzie wykorzystywać teraz te moje filmy, skoro to w jakiś sposób nie do końca, nazwijmy to, korzystnie wypowiadam się o tej prawej stronie. No ale co mam zrobić? No mam takie doświadczenia. To nie jest też, bo ludzie piszą chorągiewka i tak dalej. Chorągiewki to poszukajcie u siebie, wśród swoich, tych wszystkich, którzy najczęściej połowa ludzi w PiS-ie była kiedyś w PO i tak dalej i odwrotnie i różne tam jakieś śmieszne historie, więc wyszukajcie tam u siebie. Ja zawsze byłem prawy, nie zmieniałem barw, wierny jednej tej, tak więc możecie sobie pluć, wymyślać te swoje głupoty, no ale co możecie zrobić? Ja jestem wyrzutem, i lepiej ten wyrzut zniszczyć, wypalić i tak dalej, niż później iść w lustro i przyznać sobie, kurde, on ma rację, jestem idiotą. Tak więc no, nikt z nas nie lubi, żeby udowadniali mu, że jest idiotą. Ja zaczynam rozumieć, co się działo teraz. Telewizja Polska i tak byłaby przejęta przez tą opozycyjną jeszcze przed chwilą część, czyli Donalda Tuska, bo taka jest kolej rzeczy, to nie ma inaczej. Działoby się to tylko trochę bardziej spokojnie, bo musiałby to poczekać jeszcze na to, że wybrany zostanie inny prezydent i zmieni się władza w telewizji, zmieni się prezes i tak dalej. W ten sposób dokładnie żeśmy kalkulowali, pracując w TVP Info, z ludźmi, z którymi żeśmy to kalkulowali. Ile my popracujemy na tej antenie. Tak więc wiedzieliśmy, że nie skończy się to w przypadku przegranych wyborów, w momencie wyborów, tylko jeszcze mamy czas prezydenta. Donald Tusk postanowił zrobić to na rympał. No widocznie takie dostał dyrektywy gdzieś tam, wiadomo gdzie. Dostał dyrektywy, no i robią rzeczywiście to na wydrę. Robią to, myślę, w obrzydliwy sposób, mało demokratyczny, mały, fajny, mając wszystkie narzędzia w ręku, żeby to zrobić uczciwie i po ludzku i tak dalej. Nie robią tego, nie wiem, nie robią tego z jakiego powodu. No ale teraz przejęta Telewizja Polska, co powoduje? Powoduje brak mediów prawicowych. Czyli jeżeli ktoś gdzieś kiedyś podzielił ten kraj na pół, że będziemy, a dyrektywy idą z jednego stołu, beton dawać prawym i beton lewym, no potrzeba teraz jest jakąś mieć tubę propagandową do tego, żeby dawać beton prawym.
No bo jeżeli telewizja już przeszła teraz, tam połowa będzie dziennikarzy z TVN-u i tak dalej, umówmy się, no to kto? No to co ma teraz beton prawy ze sobą zrobić? No tak więc teraz robią woltę, przygrywkę taką i tak dalej, żeby urosła w siłę telewizja Republika, która rośnie w siłę, ona zbawia teraz naród, to jest w ogóle jedyna instytucja, która może uratować naszą suwerenność i tak... Ludzie... No i tak właśnie to dzielą, tak właśnie robią. Ja teraz jestem odsądzany od czci i wiary, opluwany, że się sprzedał i tak. Nikt za nic nie płaci. Ja tak naprawdę wychodzę, wychylam łeb, który bardzo będzie łatwo ściąć, bo tak naprawdę zaczynają już w tym momencie polować wszyscy. Nie zobaczycie mnie w TVN-ie, nie zobaczycie mnie, nie wiem, w Nowej Telewizji Polskiej i tak dalej, ja nie jestem szmatą i zdrajcą. Patrzcie za to, którzy dziennikarze, które osoby pojawią, zostaną w tych mediach publicznych, którzy nagle gdzieś tam przez moment zniknęli, no bo to nie wszyscy tam w tym papie są i tak dalej, niektórzy są ciężko chorzy, niektórzy tam coś i tak dalej, ja pierdolę. A ludzie w ten spektakl kupują, wchodzą, a spróbuj coś powiedzieć. To jest piękne, bo to jest wytworzenie czegoś takiego, a spróbuj tylko to ruszyć i spróbuj ludziom pokazać albo powiedzieć coś takiego, co udowadniałoby im to, że są tumanami i że głupio w coś wierzą, to cię zarżną. To jest ta sztuka, to jest właśnie ta sztuka dzielenia ludzi na pół i tej polaryzacji. Tak więc... No muszą teraz zrobić z Republikę tubę, która jest potrzebna do tego, żeby prawicowy elektorat miał swój betonowy przekaz i żeby tym wszystkim można było sterować. A kiedyś to panowie gdzieś tam się podzielili, pogadali. No, a powiem jeszcze jedną rzecz. Polska to nie jest Polin. Mimo wszystko. Do zobaczenia.